te półtorej godziny to nie będzie jakaś taka pyk, 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 pyk 3-0 i wracamy do Soczi, tylko to będzie bardzo trudne spotkanie, bo Marcin, 20 lat temu to była bardzo dobra drużyna i myślę, że dzisiaj wcale nie jest słabsza. No w eliminacjach nie przegrała, chociaż nawet już w pierwszym meczu była tego bliska, jak tam z Madagaskarem, akurat jeszcze bardziej egzotycznym rywalem. No nie jest na pewno anonimowa drużyna, bo jest złożona z piłkarzy, którzy może w Polsce nie mają takich super znanych nazwisk, oprócz tam Koulibaly'ego, który gra w Napoli z naszymi Milikiem i Zielińskim, ale piłkarze bardzo solidni, w większości wychowani w Europie. Niedawno Senegal był na najwyższym też miejscu w historii swojej w rankingu FIFA 23. Teraz troszeczkę się obsunął, ale jest to jedna z najlepszych afrykańskich drużyn. No i jeszcze taka, która teraz chce zmazać tę plamę, którą na razie afrykańskie drużyny dają. No właśnie, słuchajcie, o Senegalu oczywiście jeszcze sobie długo porozmawiamy. Będzie pot, ból, łzy, krew, zgrzytanie zębów i tak dalej. Zgadzacie się ze mną, że to będzie taki mecz, taka szykujemy się na wojnę? Myślę, że tak, bo to jest turniej i tu pierwszy mecz ma ogromne znaczenie i jakby ja tutaj nic wielkiego nie wymyślę, ale żeby mieć dobrą sytuację wyjściową, to na pewno w tym pierwszym meczu trzeba na maksa się zaangażować i zgarnąć pełną pulę punktów, bo ona naprawdę w kolejnych meczach może bardzo wiele znaczyć. Tak jest, to są Mistrzostwa Świata, tutaj nie ma kalkulacji, tutaj wszyscy grają powyżej jakby swoich możliwości. I ten pierwszy mecz, tak jak się utarło, naprawdę jest decydujący. On pokazuje, w którym miejscu jesteśmy, ale też tak na dobrą sprawę to nie jest mecz, który może zakończyć jakby udział. Natomiast też jesteśmy tutaj w tym studio, też rozmawialiśmy sobie wcześniej, żeby tonować te nastroje, aczkolwiek w dzisiejszym meczu Polacy, co by nie mówić, mimo wszystko są faworytami. Właśnie, słuchajcie, to tak zacznijmy od tego, po co my w ogóle przyjechaliśmy do tej Rosji. Jesteście w grupie tych, którzy uważają, że mamy najbardziej zdolne pokolenie piłkarzy od 78 roku, czyli że od tego pokolenia, które po selekcjonerze Kazimierzu Górskim przejął Jacek Gmoch i doszli Boniek, Nawałka, Iwan i tak dalej. Wielu osób mówi, że to jest tak zdolne pokolenie, że mamy wręcz obowiązek wymagać od tych ludzi nie tyle wyjścia z grupy, nawet medalu. Tak uważacie rzeczywiście? Na pewno ta grupa ludzi ma tego świadomość, że od dłuższego czasu, gdzie ta drużyna jest budowana po tych latach chudych, można powiedzieć, jest taki moment na to, żeby pokazać, że znaczą coś w tym świecie. Mamy tutaj zawodników, którzy znaczą wiele w swoich klubach, klubach generalnie, natomiast przychodzi taki moment, żeby już pokazali się w takiej wielkiej sytuacji, jakie są Mistrzostwa Świata i oni na pewno mają tego świadomość i wierzę w to, że przekonają nas do tego i dzięki temu też będziemy się mogli cieszyć jako naród. Marcin, ty się spodziewasz medalu po nich? Oczekujesz? Ja nie lubię ferować wyroków generalnie, natomiast niewątpliwie jest to grupa naprawdę wiedzących, co chce osiągnąć grupa ludzi. Co do tego nie mamy najmniejszych wątpliwości. Oni to udowadniają w swoich sezonach klubowych, w rozgrywkach klubowych, że mają bardzo duże ambicje. Fajnie trener Nawałka to wszystko tak naprawdę składa, bo nie jest łatwo w dzisiejszych czasach pracować z ludźmi, którzy są na najwyższym poziomie w Europie, czy Robert Lewandowski, czy Kuba Błaszczykowski, czy Piszczu, Wojtek Szczęsny. No naprawdę, plejada chłopaków, którzy mogą naprawdę bardzo dużo osiągnąć i nie jest to łatwa praca. A trener idealnie sobie z tym radzi i trzeba mieć nadzieję, że coś większego niż tylko wyjście z grupy uda nam się na tych mistrzostwach osiągnąć. Myśmy 2 lata temu tak z takim pewnym niepokojem patrzyliśmy, co się uda tej drużynie na Euro zrobić. Ona rzeczywiście doszła daleko, trochę niedosyt pewnie pozostał i do dziś pozostaje. Marcin, ta drużyna, która za chwilę wybiegnie z Senegalem, to twoim zdaniem jest lepsza drużyna od tej sprzed 2 lat? No nie zgodziłbym się z tym, bo tak naprawdę przez te 2 lata do tej drużyny tak za bardzo takiego zastrzyku świeżej krwi nie ma. Może Piotr Zieliński tak udowodnił w eliminacjach, że potrafi grać na reprezentacyjnym poziomie, a pamiętamy ten mecz z Ukrainą, kiedy tam no, popłakał się w przerwie, kiedy mu nie poszło, ale ja bym zwrócił uwagę na to, że dla niektórych z naszych piłkarzy to może być ostatni dzwonek, żeby coś osiągnąć. Tonowałbym też te aspiracje medalowe, no bo no, nie jesteśmy jednak tak wysoko notowani w świecie. Ranking FIFA też trochę kłamał przy tym losowaniu, ten pierwszy koszyk. Ale tak, Błaszczykowski, Piszczek 33 lata, Lewandowski 30. Dla liderów naszej kadry może już następnego mundialu nie być po prostu. Panowie, zaraz wrócimy do dyskusji. Magda, na kolejny przerywnik.
krótki poda. Spójrzcie, jak do tej pory zaczynaliśmy mundiale. Zwróćcie uwagę na to, że z tych 7 spotkań, które za chwilę zaprezentujemy, wygraliśmy tylko jeden mecz. A ostatni raz, podczas pierwszego spotkania na Mistrzostwach Świata, strzeliliśmy gola 44 lata temu. No właśnie, panowie, to jest jakiś problem? Że, nie wiem, statystyka, historia i tak dalej, bo mało kto se z nas uświadamia, że my jeden mecz wygraliśmy tylko z tych pierwszych i to, kurde, było 44 lata temu. Kiedy ostatni raz gola strzeliliśmy? W 74 roku w Argentynie. Tak, a później 0-0-0-0, 0-0-0-2-0-2. Tu będzie jakieś miało znaczenie, czy żadnego? Myślę, że absolutnie nie. Nikt nie będzie grzebał w tych statystykach, jeśli chodzi o naszą reprezentację. Statystyki są po to, żeby być może my możemy o tym dyskutować, natomiast za chwilę na stadionie, na boisku, na murawie zacznie się bitwa, zacznie się wojna. Nikt nie będzie pamiętał, co było 40 lat temu, co było 12-16 lat temu. Tylko będzie się decydowało tu i teraz i trzeba wierzyć w to, że Polacy staną na wysokości zadania. Czyli to nie jest tak, że myślimy o tym, że to może nas przerosnąć? Nie, absolutnie. Nowe otwarcie i tak dalej. Nie, ci zawodnicy, którzy teraz stanowią siłę naszej reprezentacji, oni mają już pewne doświadczenia za sobą, już uczestniczyli w Mistrzostwach Europy, większość z tych chłopaków także grają w swoich klubach, także to nie powinno mieć tutaj znaczenia. Dobra, chłopaki, to teraz robimy tak. Spróbujmy wybrać sobie jedenastkę, taką wspólnie optymalną na ten mecz z Senegalem. Nie wiem, chyba selekcjoner jeszcze jej nie podał, ale tak, spójrzmy bramkarze. Kto waszym zdaniem? No bo oczywiście Bartek Białkowski, wiadomo, pojechał w roli tego trzeciego. Szczęsny czy Fabiański? Pytanie, które przewija się jak Kevin sam w domu na Polsacie w święta. Zawsze możemy sobie zadawać. Dwa lata temu, słuchajcie, zapytałem najpierw Jacka Kazimierskiego, no, który o obronieniu wie bardzo dużo, później Krzysztofa Dowchania, trenera bramkarzy Legii. Mówię, panowie, Szczęsny czy Fabiański? Oni mówią tak, wiesz co, rzućmy monetą i na kogo wypadnie, nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Rzeczywiście dzisiaj też tak jest. Kto by tam nie stanął, to będzie to samo? Szczerze, możemy się chyba wszyscy tutaj wspólnie, jak siedzimy, podpisać pod tymi słowami trenera Dowchania, bo naprawdę to są najwyższej klasy światowej bramkarze. No nic dodać, nic mówiąc. Naprawdę, rzucając monetę, nie zrobimy tutaj, zrobimy krzywdę tylko jednemu temu, który będzie musiał w tym momencie usiąść na Marcin, ty byś kogo wybrał? No z fachowcami się w tej dziedzinie, w ogóle z fachowcami nie powinno się dyskutować. Ja tylko mam sentyment do Wojtka, bo miałem kiedyś przyjemność z nim pracować już jako młodym chłopcem, także chciałbym bardzo, żeby Wojtek bronił. Natomiast są ludzie, którzy na co dzień z nimi pracują, są absolutnie kompetentni i wybiorą taki wariant, który będzie najlepszy dla drużyny. Co do tego nie mamy chyba wątpliwości. Szczęsny rzeczywiście jest o ten, bo taka jest, chodzi opinia, no i chyba ona jest trochę słuszna, że ten odrobinę pierwiastka bardziej utalentowany, że Łukasz już powyżej pewnego poziomu nie przejdzie. No Swansea to jest jakby jego chyba szczytowy poziom, Marcin zgodzi się ze mną, znaczy, natomiast tak Wojtek się... to już, no, jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, to jest miejmy absolutny nadzieję, top topów i jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Myśli, że Fabian też jeszcze nie? No nie, no zdecydowanie jeszcze nie jest takim zaawansowanym wieku jak na bramkarza, prawda? Wszystko, no miejmy nadzieję, że wszystko i w poziomie reprezentacyjnym i klubowym przed nim, klub na pewno zmieni na lepszy. No ma trochę pecha, długo, wiele czasu spędził na ławce, już tak trochę można się było z niego śmiać, że z zawodu rezerwowy bramkarz, prawda, w Arsenalu. Ja bym postawił na niego, chociaż myślę, że zagra Szczęsny, ale... A czemu na niego? Należy mu się. No, po prostu. Szczęsny jeszcze będzie miał czas. No, są na zbliżonym poziomie, natomiast no, Fabiański, wiadomo, jest pięć lat starszy, równo 5 lat swoją drogą. Natomiast myślę, że zagra Szczęsny, ale zwróciłbym uwagę na to, że tak najnowsza historia nas uczy, że w dużych turniejach obaj bramkarze dostają szansę. No właśnie, że dla Wojtka to się pierwszy mecz i się kończy turniej. No właśnie, ostatnio tak, więc może wypadałoby na tego Fabiana dla spokojności. No dobra, zobaczymy. Obrońcy. Zobaczmy, kto tam jest. Słuchajcie, jeśli chodzi o prawą stronę, no to chyba nie ma jakby dyskusji, tak? Piszczek jest poza konkurencją, tu się wszyscy zgodzimy, tak? Dokładnie. Lewa strona, co Rybus? Pokazał, że to jest czy Jędrzejczyk jednak, czy Rybus? Rybus. Pewne siebie w ostatnim okresie, oprócz tego mistrzostwo w lidze rosyjskiej, czyli ta pewność siebie na pewno gdzieś przełoży się teraz na jego dyspozycję. Także też wydaje mi się, że to będzie
jednak ten pewniak. Środek. Marcin, postawiłbyś na takiego piłkarza, który 3 tygodnie nie trenuje z drużyną, bo miał uraz? To, czy to, bo to dzisiaj o tym Gliku się wszyscy w kółko rozmawiają i tak dalej, mamy te newsy, a to wydaje się, no, z punktu widzenia trenerów, jesteście trenerami, no absurdalne, że do takiego turnieju się nie wstawia, szczególnie na pierwszy mecz gościa, który jest po ciężkiej kontuzji i nie trenował z drużyną. Ja mogę powiedzieć za siebie, że raczej bym nie odważył się po takim urazie, po takiej absencji na to, żeby od razu wprowadzić zawodnika do gry. Być może w dalszych etapach turnieju będzie można z Kamila korzystać, natomiast na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że nie, ale znowu wrócę do tego. Kompetentny sztab z ogromną wiedzą, dbający nieustannie o szczegóły, i myślę, że sobie na to nie pozwoli, chyba że nas zaskoczą. Jedno jest pewne, że trener Nawałka, jeżeli będzie miał wątpliwości, że jakikolwiek zawodnik boryka się z jakimkolwiek urazem, no to nie jest ten moment, żeby mógł wystąpić w takim tak ważnym meczu. Bo mówimy, że czeka nas naprawdę taki bój, tam kości będą trzeszczały i tak dalej. Bednarek was przekonał, słuchajcie, w tych 2 ostatnich meczach mi się bardzo podobał. Naprawdę jestem na plus zaskoczony, tak nie wiedziałem, czego się spodziewać po tym chłopaku, ale bez żadnej tremy i tak sobie myślę, tak w meczu z Chile, z tej pary z Pazdanem, moim zdaniem był lepszym obrońcą. W meczu z Litwą później z Cionkiem zagrał i tak dalej, też był lepszym obrońcą. Nie, macie takie same wrażenie, czy... Ja powiem tak, no, młody, utalentowany chłopak zbiera fajne doświadczenie na zachodzie. Jeśli trener będzie uważał, żeby dać mu szansę, jak najbardziej tak i powinien sobie poradzić. Dzisiaj młodzi ludzie kompleksów absolutnie nie mają, mają świadomość swojej wartości, umiejętności, które posiadają. Czemu nie? Bardzo pochlebne też recenzje wydali koledzy z drużyny, także to też jest bardzo motywujące i myślę, że na pewno to dodaje skrzydeł i takiej jeszcze większej wiary w siebie. Zagra Bednarek dzisiaj? Myślę, że tak. Musiałby bardzo zawieść trenera tymi 2 meczami, żeby tej szansy dzisiaj nie dostać, bo jakby tym pierwszym zastępcą Kamila został namaszczony on, a nie Cionek, który w tej kadrze jest od dawna, od samego początku w zasadzie. A myślę, że no, nie zrobił nic takiego, żeby to zaufanie stracić w tych 2 meczach. O formę Pazdana martwimy się, czy nie musimy? Na początku sezonu mogliśmy. No właśnie, bo to miał taką sinusoidę straszną, rollcaster taki w górę, dół, w górę, dół. Jak cała drużyna Legii Warszawa, tak to niestety było. Trudno było tam złapać jakąś formę, jakiejś pewności siebie po tych wynikach, które Legia na początku tego sezonu, na początku tej rundy osiągała. Także tutaj wówczas mogliśmy się o to martwić, natomiast uważam, że ci zawodnicy mimo wszystko przyjeżdżając na reprezentację jakoś zawsze stają na tej wysokości tego zadania i naprawdę wydaje mi się, że nie ma się. Tak się utarło o trenerze Nawałce, że potrafi z tych piłkarzy wyciągnąć więcej niż oni dają z siebie w klubach, prawda? I czy z Krzyśkiem Małczyńskim tak było, czy właśnie z Jędrzejczykiem, czy z Pazdanem, więc liczymy na to, że... To może świadczyć o dobrej pracy, o dobrej atmosferze właśnie w sztabie, czy generalnie w kadrze radowej. No dobra, obrońców mamy przegadanych, zobaczmy pomocników. Słuchajcie, Krychowiak. Chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, że zagra, chociaż moim zdaniem, poprawcie mnie, jeśli się mylę, dla mnie to jest pierwszy kandydat na to, żeby było nieszczęście w naszej drużynie. Ja patrzę na Grześka od wielu miesięcy i tak, w meczu z Chile w ciągu pierwszego kwadransa dwie jego tak poważne straty przed polem karnym, że one się powinny skończyć golami dla Chile. Grzesiek chyba ma ten problem, że chce cały czas pełnić taką rolę, odgrywać taką rolę, jaką odgrywał 2 lata temu, tylko piłkarzem jest w tym momencie w formie dużo, dużo słabszej. Krzysztofa, ty masz jakieś przecieki? Nie, nie. Bo do tej pory chodzi o to, że my nie wiemy, zagramy w układzie trójkowym czy czwórkowym. Ale to... na chwilę obecną omówiliśmy tylko tych 4 obrońców. Dobrze, a to zaraz zapytamy, porozmawiamy o tym, jaką taktykę przejąć. Krychowiak, chyba nie mamy wątpliwości, że jednak go Nawałka wystawi. Oczywiście, że tak, to jest pewniak w tej talii, co by się nie działo, może on miał problemy z znalezieniem sobie pracodawcy jeszcze całkiem niedawno. Potem się okazuje, że miał problemy w klubie, że więcej od niego mimo wszystko wymagano, że bardziej kreował się na gwiazdę mediów niż pokazywał to na boisku. Natomiast trzeba powiedzieć, że w tej reprezentacji jest pewną postacią, mocną postacią i tutaj można powiedzieć, że też nie ma... Czy nie muszę się martwić o Krychowiaka? Nie martwmy się. Kto? Marcin? Ja bym chyba też nie zawahał się wystawić Krychy na środku pomocy. Ten szkielet, kręgosłup zespołu niech będzie w miarę stabilny i wydaje się, że trener w tym kierunku gdzieś podąża. Nie chce robić zbyt wielu korekt.
w składzie. Oczywiście dyspozycja to jest jedno i tak dalej, natomiast to, o czym wspomnieliśmy wcześniej, trener Nawałka bardzo mocno potrafi egzekwować od swoich zawodników to, czego oczekuje od nich na boisku. Wie doskonale, jak należy pracować nad mentalnością piłkarzy i wykorzystuje swoje wszystkie możliwości na maksa. Także ja wierzę w to, że na tyle go zmotywuje, na tyle go ukierunkuje, że na boisku będzie swoją rolę pełnił tak, jak Bóg przykazał, czyli będzie być może unikał jakiegoś takiego ekstrawaganckiego grania, ale skupi się na tym, żeby dać bezpieczeństwo swojej drużynie w środku pola. Kto obok Krychowiaka? No wygląda na to, że Góralski, że wygrał swoją szansę w tym ostatnim występem meczu towarzyskim z Litwą i może nawet bardziej tym z Nigerią, kiedy tam tak rozbijał tych Nigeryjczyków, że no, a to jest taki, mógł wylecieć z boiska kilka razy tak naprawdę. To jest taki facet, który jak już złapie jak szczupak, nie? Złapie to już no, nie puści facet od czarnej roboty. Inna sprawa, czy sędziowie na mundialu też będą tak no tam trochę pobłażliwi, jak takie. Pamiętamy słynny mecz w ubiegłym sezonie Legia Jagiellonia, jak uwiesił się na OGO no, tak, i nie popuszczał. Ja akurat nie jestem pewny, czy Góralski zagra obok Krychowiaka, natomiast przypomniałem sobie jedną historię a propos Góralskiego, który faktycznie gra w taki bezpośredni sposób, w takim kontakcie z przeciwnikiem, mając okazję być na stażu Jagiellonii Białystok u trenera Probierza. Zadania, jakie otrzymał w grze Góralski, to było takie, że absolutnie żadnego wślizgu nie mógł wykonać na treningu. Jeżeli wykonał ten wślizg, od razu akcja została przerywana, piłkę dostawał przeciwnik. No po prostu w ten sposób trener próbował hamować te zapędy. Tak jest, te zapędy hamował. Ale to jest piłkarz niewątpliwie, który się przyda tej reprezentacji na tym turnieju, nie? To bez dwóch zdań. Według mnie tak, no rzeczywiście określony sposób gry, tak, lubi grać bardzo twardo, agresywnie, gdzieś czasami te wartości z piłką schodzą na drugi plan, ale tak jak wspominamy, no jeśli to ma być walka, bój, no to tacy ludzie są potrzebni, którzy nie kalkulują, grają czasami na pograniczu faulu, ale ma serducho do gry, myślę, że też te doświadczenia, które zbiera w Bułgarii, też go gdzieś wzmacniają i będzie wartościowym ogniwem tego zespołu. Ja myślałem, że powiesz Linetti, bo to on się we Włoszech bardzo rozwinął, rzeczywiście, to też jest już taki reprezentant pełną gębą, ale myślę, że na Segal to jednak Góralski znaczy, bardziej. Wiecie, problem taki mi się wydaje z Linettym, że rzeczywiście w kadrze on jeszcze nie zagrał dobrego meczu, on nie pokazał się na Euro 2016, wiadomo, że był kontuzjowany, nie dostał ani jednej tam minuty, w eliminacjach już grał dużo, ale też no, nie zapamiętaliśmy go jakoś, żeby szczególnie dużo tej reprezentacji dawał. Też pamiętamy taką sytuację, kiedy tam dostał piłką w głowę na treningu przed którymś tam meczem eliminacyjnym i powiedział, że nie jest w stanie grać, kiedy był przewidziany do pierwszego składu. Wiadomo, że to jest właśnie taka inna półka, że jeśli jego coś boli, no to o tym powie, a z kolei Góralski ten uraz zatai. I żeby wyjdzie, tylko zagrać. Żeby tylko zagrać, no to wydaje mi się, że to może przeważyć. Przed nimi chyba Piotrek Zieliński, co do tego też nie mam wątpliwości. To już jest według was tak ważna postać w drużynie Nawałki, jak, no może nie Lewandowski, ale jak Glik, jak Szczęsny, jak Krychowiak, jak Błaszczykowski, to już jest osoba, która, od której możemy wymagać, żeby odgrywała pierwszoplanową rolę? Był długi okres czasu, gdzie Zieliński dostawał te szanse i w opinii wielu ludzi tych szans nie wykorzystywał. Natomiast wydaje mi się, że ten okres mu posłużył, że okrzep tej reprezentacji i naprawdę stanowi w tej chwili o sile i przy boku takiego zawodnika jak Lewandowski gdzieś fani się uzupełniają. No i tak to możemy odbierać właśnie, że to jest ten moment na to, że możemy już od tego chłopaka wymagać. Zresztą w tych ostatnich meczach, już tych meczach kontrolnych przed samym mundialem, dawał takie sygnały, że jest dobrze. Ale wiesz co, Marcin, bo ty śledzisz ligę włoską bardzo, bardzo skrupulatnie. Mnie się cały czas wydaje, że on w Napoli gra lepiej jak w reprezentacji. Jest jakiś powód tego? Może większe takie zaufanie, że bardziej czuję po prostu to wsparcie ze strony trenera, bo Sarri bardzo dużo go chwali, mówi, tam były takie, że zabrałby go ze sobą wszędzie do każdego klubu. Może tego reprezentacji nie czuję, że bardziej czuję tak, że siedzi trochę na minie, że jeden błąd, jedna słabsza połowa i tak jak meczu z Ukrainą nie wychodzi, na drugą. Chociaż te eliminacje pokazały, że on może być w tej karze przydatny, że może pełnić ważną rolę, bo nie wiem, czy oprócz Lewandowskiego nie rozegrał najwięcej minut w ogóle w eliminacjach. Ja liczę na to bardzo, że to będzie jego turniej, bo jestem, nie ukrywam, że fanem jego talentu, jego no, jest to obunożny, fajne pomysły, wizja gry, dużo widzi, potrafi no, balansem ciała minąć przeciwnika, czy nawet dwóch, obrócić się. Myślę, że dawno nie mieliśmy takiego piłkarza z takim potencjałem. No właśnie, tak. Takie dziesiąteczki dawno nie było, nie? No właśnie, bo jakby w środku pola wytypowaliśmy
że tak powiem, bardzo mało profesjonalnie, dwa harty, tak, do ciężkiej pracy. Wydaje mi się, że trener może zbilansować ten środek pola, tak, dając właśnie ofensywnego, kreatywnego zawodnika, który naprawdę jednym podaniem, jednym dryblingiem, balansem ciała jest coś fajnego, kreatywnego dać drużynie, z czego będzie mógł skorzystać przede wszystkim Robert, tak, bo Robert w swojej klubowej drużynie niejednokrotnie pokazywał, że potrafi w kombinacyjnej grze znaleźć pozycję dla siebie, że może zakończyć strzałem albo będzie mógł zdobyć bramkę. Dwa boki, jeśli będą spełniały też oczekiwania w niektórych fazach gry jakiegoś takiego kreatywnego grania, to Zielo absolutnie jest zawodnikiem, który może coś tej drużynie dać. Ja bym osobiście bardzo chciał, żeby był na boisku, bo miło się patrzy na ludzi, którzy są wyszkoleni super technicznie i naprawdę potrafią zagrać zupełnie nietypowo. Oprócz tego należałoby dodać, że wydaje się, że będziemy tutaj mimo wszystko grać częściej, będziemy częściej przy piłce, czyli gdzieś stosować ten atak pozycyjny i akurat w tym przypadku ten Zieliński jest tutaj niezbędny. Tak jest. Skrzydełka to też chyba Kuba i Grosicki, co do tego raczej nie będzie żadnych wątpliwości, nie? No zdecydowanie, jeszcze warto podkreślić, że Kuba setny mecz reprezentacji w takich akurat wyjątkowych okolicznościach. No ładnie mu zeszło. A propos skrzydeł, o Peszko Sławek mi się przypomniał. Mamy o Sławku takiego, znaleźliśmy mema, słuchajcie, o co ja tutaj robię, jak oni się tam dostali. Myślę, że trochę krzywdzące, bo co by nie mówić, to jednak ten Peszko jest w drużynie u Adama Nawałki, to jest taki człowiek od zadań specjalnych. Prawda, Magda? Magda, tak, coś... ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Jest to zdecydowanie człowiek od zadań specjalnych. Może troszeczkę kontrowersyjny, ale ma przy tym dystans do siebie. Udowodnił to w materiale, który za chwilę puścimy. Był on nagrany 2 lata temu, gdzie Sławomir komentuje memy na swój temat. Nagrał go ten materiał nasz kolega Arek. No i za chwileczkę zobaczymy, czy to poczucie humoru i dystans do siebie z przymrużeniem oka Sławomir posiada, czy nie. Sławek, masz dystans do siebie, masz dystans do wcipów? Po takim okresie w swoim życiu, tak. Masz świadomość, że masz troszkę za uszami, co? W tej karierze. Będzie zabawa, będzie się działo. No, akurat bazuję na polskich produktach. Nie rozumiem, jak Lewy mógł zmarnować tyle setek w pierwszej połowie. Ja setek nie marnuję. No i zawsze gram 40%. To znasz. A jak jest z tymi setkami? Od roku? Żadnej? No, tak. Dwie dzienne. Zmarnowane, dwie strzelone. Ale zdjęcia ładne. Kadrze. Koszulka reprezentacyjna. Obiecuję, że grałem w koszulce Lechii i nie zmarnuję żadnej setki. A to mi się zdarzało na Stadionie Gdańskim. Pamiętam jak z Niemcami. Zmarnowane, no. Pokonamy Irlandię, wypijemy Finlandię. Czyli jednak tu by było coś co innego pisać. Ale to by się nikt nie obraził, jak tak było pod takim meczem. Peszko do nocnego. Gruby na bramkę. O kogo chodzi? Domyśl się. Ale kto jest? Trzeba zobaczyć to zdjęcie trenera. Trener Nawałka, Peszko do nocnego. Kto to może być ten gruby na bramkę? No tylko jest jeden. Artur, i tak schudłeś. Kurwa, zapomniałem schodzić. To mi się nie zdarza. Zapominanie mi się nie zdarza w takich kwestiach. To jest ciekawa historia, bo dostał naprawdę konkretnie z 2 metrów. Stał w murze i no, mega, mega mocną piłkę w głowę i miał prawo, żeby go głowa bolała. Sławek Peszko mówi, że ty dzisiaj kierujesz taksówką. Artur? Dlaczego to jest Artur podczepiony? Nie wiem. Nie wiem, co. Licencji nie mam, ale jak będzie trzeba, to pojadę. Lewy z piwem, Arek z szampanem, a ja się do mnie się czepiają, bo mnie tak naprawdę nikt nie widział. No właśnie, ta tylko łatwa... wszystko jest przyklejone z czegoś, dobrane. Wiesz, bo wcześniej świętowali mistrzostwo Polski Lechii. Proszę. Tak wychodziliście z szatni? Po awansie? Po awansie? Nie. Gorzej? No nie tak. Jeszcze ja drugi dzień wywiadu udzielałem. Tak, nie było tak źle. Nie, tak będzie po euro, jak będzie dobry sukces. Nie chcę długo czekać na kolejną setkę. Ale wy go w to mnie nie mieszajcie, tak? On akurat... Asyst polewa. Nie, on strzela. W tyłku korzyniąców na blisko piłkarsko. No, to było tak uciągnięte z kontekstu, bo powiedziałem, że chcę upokorzyć, w sensie nie to, że Niemców jako naród czy coś,
boisko, drużynę na boisko, żeby po prostu z nim wygrać, bo w tym meczu wygranym ja nie grałem. Z Irlandią tak było? Nie widziałem tego. Tego memo? Nie. Okej. Okay. Tak miało być, z Irlandią tak miało być. Nie wiem, z Irlandią, czy z lewej nogi nie możemy, tak? Strzelałem po prostu, światło gra. Gotowe na spotkanie z Irlandią, z Irlandią. Widziałem to, trochę no bo powtarzamy się, gustuję w polskich, jak będą się memy robić, to polskie produkty. Będzie zabawa. Cześć, tu Sławek Peszko, zapraszam Was na mój wywiad na footballface.pl. No, taki to jest właśnie Sławek. Magda, a kto zagra w ataku? No, a kogo możesz mi zaproponować, to ja będę wybierać. Daj A, B i C. Robert Lewandowski, kto zagra w ataku? Robert Lewandowski. Brawo. Wracając do Sławka Peszki, słuchajcie, tak sobie pomyślałem, miał tu być z nami w studiu Damian Kądzior. Tak sobie pomyślałem, że Peszko jedzie, Peszko wyżej pewnego poziomu już nie podskoczy, może warto byłoby, żeby trener Nawałka Damiana Kądziora zabrał, bo Damian fajnie się rozwija, no nie ma go tutaj z nami, bo podpisał właśnie kontrakt z Dynamem Zagrzeb. Co wy na to? Czy jednak ten Peszko to jednak się tu przyda? Ja powiem troszkę inaczej, pan zacznę od tych memów, co jeden to lepszy faktycznie i fajnie, że Sławek ma taki dystans do siebie. Po części, tak w cudzysłowie, zasłużył jakby na te memy. Natomiast oczywiście traktować to należy z przymrużeniem oka, ale ja troszkę z innej strony, bo to wszystko trzeba zacząć od trenera Nawałki, który można powiedzieć, że jest przewidywalny, bo nawet my rozmawiając o składzie na ten mecz, to tak na dobrą sprawę 90% ciemno, nie? Dokładnie i tak jest praktycznie przed każdym meczem reprezentacji, chyba że to są mecze stricte kontrolne i tak samo w sytuacji z powołaniami na Mundial. Mieliśmy już przykłady innych selekcjonerów, gdzie były kontrowersje, bo to któryś z trenerów nie zabrał takiego filaru jak Jurka Dudka, ktoś nie zabrał Iwana. Iwana, tak jest. Tutaj akurat takich sytuacji nie mieliśmy i prawda jest taka, że trener Nawałka, mam takie odczucie, że jak już zaufa człowiekowi, zaufa grupie osób, to przy tej grupie będzie się otaczał do samego końca. Ta reprezentacja osiąga, co by nie mówić, należyte wyniki i Sławek Peszko, nie można powiedzieć, że to jest tylko człowiek, który będzie robił atmosferę w reprezentacji, bo nie wierzę, że tylko by został wzięty pod uwagę, jeśli chodzi o ten aspekt. To jest też człowiek, który zapewne swoją dyspozycję i swoje umiejętności będzie mógł pokazać na tym mundialu. Pokażmy, Arek, jeszcze napastników. Oczywiście Robert Lewandowski to jest poza wszelką konkurencją. Marcin 1, Marcin 2. Słuchajcie, tak patrzyłem na mecz z Litwą i oczywiście rywal jaki był, taki widzieliśmy, ale tak sobie pomyślałem, że Dawid Kownacki dzisiaj jako rezerwowy to tej drużynie może dać nawet więcej jak Arek Milik. Bardzo dobra forma. No Dawida. Też mi się tak wydaje. Naprawdę jestem, cieszę się, że akurat, że przynajmniej no, jest dwóch, bo Benarek też młody zawodnik, że przynajmniej jeden ofensywny młody piłkarz się do tej kadry załapał, bo no, zdecydowanie lepiej widzieć tej kadrze Kownackiego, który może się z atmosferą wielkiego turnieju otrzaskać, a w przyszłości być może w reprezentacji przejąć rolę Lewandowskiego, bo już tym Lewandowskim jest w młodzieżówce u Czesława Michniewicza, niż, no nie wiem, Kamil Wilczek, czy któryś tam z napastników w podobnym wieku. I wydaje mi się, że rzeczywiście tymi dwoma meczami, które zagrał już w dorosłej reprezentacji, Kownacki pokazał, że rzeczywiście może się tu przydać. Marcin, ty jesteś specjalistą od młodzieży. Będzie czarna dziura, jak to pokolenie odejdzie, czy nie jest tak źle? Bo niektórzy wierzą, że będzie czarna dziura. No właśnie, jakby to jest pocieszające, że właśnie zawodnicy z młodzieżowej reprezentacji pomalutku pukają do drzwi pierwszej reprezentacji, jadą na wielką imprezę. Czyli można zakładać, że w dystansie jakiegoś czasu te ogniwa będzie się udawało wymieniać i ta reprezentacja raptem z dnia na dzień
nie spadnie nie na samo dno, dokładnie. Mamy kurde przykład piłkarz ręcznych, nie? Gdzie pewne pokolenie się skończyło i my z światowego topu żeśmy zjechali 2-3 piętra. No tu się wszyscy boją, żeby czegoś takiego się... Żeby nie powtórzyło tak, się, właśnie. To co się wydarzyło w latach 80. Tak, tak. 82, 6 rok i... No my to świetnie pamiętamy. I Europa, świat nam generalnie w tym okresie gdzieś odjechał, ale to się wiązało z różnymi, przypuszczam, problemami i chociażby sytuacją, że zawodnicy nie mogli wyjeżdżać. A niektórzy uciekali, przecież pamiętamy, nie? Dokładnie historię. Potem nie mogli znowu wracać. Naprawdę było mnóstwo z tego tytułu problemów, bo wcześniej podwórko tak na dobrą sprawę wychowywało, kształtowało te charaktery. Być może stąd też te sukcesy. Później Europa nam gdzieś, mam wrażenie, ten świat piłkarski odjechał, aż w końcu ta świadomość znowu wraca i ci piłkarze, którzy teraz reprezentują nasz kraj, wierzę, że mają już tą świadomość naprawdę na najwyższym poziomie. Tu się kibice pomału zbierają. A my przyjrzeliśmy się też, jak kibice zbierają się w Moskwie, prawda, Magda? Zgadza się. Nasz specjalny wysłannik Sebastian został wydelegowany. W Moskwie mamy mnóstwo kibiców z całego świata. Jak Polska przyjmuje Moskwę w tym momencie? Ja jestem na maksa dumna. Jest biało-czerwono, tak jak być powinno. W Moskwie mamy mnóstwo kibiców z całego świata. Najwięcej jest Korubiczyków, którymi będziemy grać w grupie. Mundialowe szaleństwo kolumbijskie w Moskwie. Właśnie przy Placu Czerwonym w Moskwie jest mnóstwo kibiców z całego świata. Cały ogromny plac jest wypełniony kibicami z Kolumbii, przede wszystkim z Argentyny. Argentyńczycy, Kolumbijczycy bardzo dużo śpiewają, są głośni, mają mnóstwo wielkich flag, więc atmosfera jest cudowna. Wracamy do studia. Artur, wspomniałeś o 3-4 obrońcach. Myśmy o taktyce nie dyskutowali, bo tak się założyliśmy, że 4 obrońców. Pytam was, panowie, jako trenerów, jest jakaś duża różnica? Po co ten Nawałka ćwiczył ten z 3 obrońcami, z 4? Jest jakaś w ogóle duża różnica w systemie gry? Jest. O co to chodzi? Oczywiście, że jest różnica, bo ciężko jest się przystosować zawodnikom, którzy do tej pory gdzieś trenowali w tym układzie czwórkowym i zmieniając na to ustawienie, wydawać by się mogło, że tam za wiele się nie zmienia, natomiast jest kilka zadań, które dla tych zawodników są zupełnie odmienne niż w przypadku czwórkowym. Prawda jest taka, że jeszcze na poprzedniej imprezie masz tam się mówię. Gro drużyn grało w tym właśnie układzie trójkowym, natomiast teraz już jest taki trend, że zauważyliśmy, że to gdzieś trenerzy odchodzą z tego. To był takie ustawienie dla tych zespołów, raczej tam z Ameryki Południowej, z tych słabszych można powiedzieć, które gdzieś potrzebowały się bronić, aczkolwiek ja uważam, że ten system jednak jest do gry typowo gdzieś defensywnej, natomiast teraz już można zauważyć, że można znakomicie z tego atakować. Wczoraj mogliśmy zaobserwować Anglików, którzy mimo wszystko grają w tym układzie aż dziwne, natomiast to też prawda jest taka, że w Anglii wiele zespołów tak grało, jeszcze niedawno Chelsea przecież w takim ustawieniu zdobywało mistrzostwo Anglii. Czy Polacy wyjdą w tym układzie, trudno mi powiedzieć, być może to jest trener Nawałka przygotowywał drużynę, gdy przyjdzie nam się zmierzyć z Tuzami. Zobaczymy, jak się będzie dzisiaj, jestem ciekawy. Fajnie mi się tak skojarzyło, bo powiedziałeś, że to jest ustawienie dla drużyn, które muszą się bardziej bronić. Niedawno z Markiem Paprzonem rozmawiałem. Wiemy dobrze, że on od początku ten Raków swój ustawia trójką obrońców i mi powiedział właśnie coś kompletnie przeciwnego, że to jest ustawienie do atakowania. Ale w Polsce mało kto. Rzeczywiście Marek Paprzon, chyba Tomek Kafarski, mało trenerów stosuje na szczeblu centralnym takie ustawienie. Wielu trenerów, można powiedzieć, poległo mimo wszystko, ale to trzeba powiedzieć, że kilka lat temu zaczynali wprowadzać ten system na polskie boiska.
ale proszę mi powiedzieć, kto osiągał wielkie sukcesy w tym systemie? Ja nie wiem. Marek Paprzyn może. Pozdrawiamy trenera Paprzyna. Słuchajcie, znaczy, no dobra. Ja tylko a propos dobrze, jeszcze, Marcin. Bo fajnie Artur dyskusję rozpoczął. Ja uważam, że może to być też podyktowane tym, że trener będzie chciał jakąś elastyczność w grze wprowadzić i w trakcie gry zaskakiwać rywala, przechodząc na trójkę obrońców. Być może sytuacja do tego doprowadzi i z tego względu, że jest niezwykle szczegółowo podchodzi do swoich obowiązków, może chcieć i ten wariant też sobie przygotować na różne okoliczności. Być może, żeby przeciwnika zaskoczyć i pokazać, że jesteśmy w stanie w czasie 90 minut zastosować dwa różne systemy gry. Także ja w tym kierunku bym gdzieś podążał i tyle. No to panowie, uwaga, mamy skład. Szczęsny, czyli jakby jest szczęsny. Nie poszła kasa żadnych ja czytam. Zakładów, które zrobiliśmy. Piszczek i Rybus. Czyli tu bez żadnych tego, no uwaga, w środku Pazdan i Cionek. Czyli nie ma Bednarka, jest Cionek. Ty mówię, że widocznie Bednarek musiałby się czymś nagrabić. No coś się musiało stać takiego, że jednak stawia na... Zdało się zaufać na bardziej sprawdzonemu żołnierzowi. Na faceta, który jest no, typowym przecinakiem. Ja niedawno widziałem, wyglądaliśmy wszyscy mecz z Urugwajem, no jak on potraktował Forlana, to od razu się Forlanowi odechciało grać. No, jedna akcja, czyli facet typowo od zadań specjalnych. Zaskoczenie? No, po naszych tu przewidywaniach dla mnie tak, bo ja liczyłem osobiście na Bednarka, ale znowu, trener jest w środku tego zespołu, doskonale wie, przede wszystkim jest strategiem, być może ułożył jakąś strategię gry na ten mecz, w związku z czym potrzebny był mu Cionek i my i będzie ten Cionek. Dokładnie, my możemy sobie tylko tutaj dyskutować. Całkiem możliwe, że tutaj zadecydowały to, że jest bardziej doświadczony mimo wszystko, bardziej doświadczonym zawodnikiem Cionek i tak jak też Marcin powiedział, takim owym żołnierzem. No to uwaga dalej, skrzydełka, Błaszczykowski, Grosicki, nie ma żadnych zaskoczeń, Krychowiak, nie ma zaskoczeń, przed nim Zieliński, w ataku Milik i Lewandowski. Kolejne zaskoczenie chyba, bo nikt się nie spodziewał Arka w pierwszym składzie. Czy nikt tak do końca to... Nie, ktoś się spodziewał. Nie, no były takie zastanawianie się, czy po prostu wyjdziemy tym wariantem ofensywnym, czy jednak takim asekuranckim trochę... Mega ofensywny. Góralskim. Jest jednak ustawienie ofensywne. No i powinniśmy się chyba cieszyć. Bardzo dobrze, no bo pamiętamy różne takie sytuacje, kiedy, nie wiem, selekcjoner Wójcik wychodził na Wembley. Siedem obrońców. Tak, ośmiu obrońców i tak, czy no właśnie, że to my tu będziemy faworytem, my tu mamy prowadzić grę, tu my jesteśmy z pierwszego koszyka, więc no na Boga, no nie bójmy się. Nie no, trzeba tu bramkę strzelić, chociaż jedną. Nie ma się czego bać, natomiast prawda jest taka, że musimy uchronić się przed atakiem szybkim Senegalczyków, bo to jest ich niesamowita broń. Ale na pewno już trener wie, w jaki sposób zabezpieczyć się przed... Zaraz o Senegalu porozmawiamy. Magda, kolejny przerywnik mamy przygotowany. Tak jest, przygotowany. Zobaczmy teraz, jak na wcześniejszych mundialach graliśmy z drużynami z Afryki. Dużo tego nie było, bo tylko 3 mecze na 31. Przed nami 4 dziś, ale bardzo ciekawe wnioski można z tego wysnuć. Bardzo ciekawe wnioski, to znaczy pierwszy jest taki. Są punkty. Tylko jedną bramkę udało nam się drużynie z Afryki strzelić. Ale żadnej nie stracić. I to jest ten drugi dobry wniosek, czyli do tej pory żeśmy nie stracili. Ale to też pokazuje, jak bardzo trudno gra się z tym rywalem, prawda? Z rywalem z Afryki ogólnie. Artur, ty masz szpiega w swojej drużynie w Bełchatowie, bo przecież Emil to jest Senegalczyk, nie? Tak jest, Emil Tiakane. Taka bardzo ciekawa postać w mojej drużynie. Skrzydłowy, nawet dzisiaj z nim rozmawiałem, co on tutaj robi. Mieliśmy pierwszy raz dzisiaj zajęcie, co on tutaj robi. Ja myślałem, że jest na kadrze, bo ostatnio naprawdę gdzieś brylował, błyszczał tą swoją dyspozycją, swoją formą. Popisywał się tymi swoimi rajdami po lewej stronie. Oczywiście tak żartując, ale wypytując go o reprezentację, o jaki klimat panuje w narodzie, jak podchodzą do tego turnieju, bo wiadomo, że też po 12, oni akurat po 12 latach, po 16 nawet Senegal przyjeżdża na Mistrzostwa Świata. Oczywiście twierdzi, że Polska jest faworytem w tym meczu, że Senegalczycy obawiają się tego meczu, natomiast nie traktują tego turnieju na śmierć i życie, jednak chcieliby tutaj osiągnąć również ciekawy wynik, bo 16 lat temu też wyszli z grupy, zaczęli znakomicie. Się zaprezentowali. Przegrali zdaje się w ćwierćfinale, czy
półfinale z Turkami. W ćwierćfinale, do półfinału nie doszli, tak. Do ćwierćfinale. Marcin, bo tak my sobie rozmawiamy, myślimy Senegal, Mane, Liverpool, finał Ligi Mistrzów, ale to nie tylko Mane, nie? Bo tam jest kilku piłkarzy, którzy naprawdę znaczącą rolę pełnią. No już swoich. Tak, ja wspominałem zaraz na wejściu o Koulibaly z Napoli, tak naprawdę to jeden z, no, z najlepszych, może top 15 obrońców na świecie, stoperów. Jest dużo młodych zawodników, kreatywnych, silnych, szybkich, no, czyli to, czego możemy się bać, no, tak naprawdę. Słaby punkt, no, to oczywiście bramkarz, jak w większości afrykańskich zespołów w Senegalu w 2002 roku był Tony Silva, który no, jakoś tak nie odstawał specjalnie od zespołu, natomiast no, nigdy to nie był jakiś wielki top, to był zresztą chyba niski bramkarz. Więc tak. Czyli co, walimy z daleka? Będzie wypluwał. No, trzeba na to liczyć. No. Jak pamiętasz w Nigerii tego Petera Rufai z 98 roku, on lubił dopiero wypluć piłkę. No, może miejmy nadzieję, że będzie tak samo tutaj. Afrykańczycy coś takiego mają może. No. Chociaż nie, mieli też kilku fajnych bramkarzy, Nkono, to była ikona Kamerun. Ale to, co tu Marcin powiedział, ma ogromną wiedzę o piłce afrykańskiej i to tylko może być potwierdzenie, to zestawienie polskiej reprezentacji, że mają absolutnie świadomość i wiedzę, jak możemy zaskoczyć Senegalczyków, w związku z czym tak ofensywne ustawienia. Także na pewno to nie przypadek i to jest podyktowane tylko i wyłącznie wiedzą i dobrym przygotowaniem się do tego meczu. Senegal piłka piłką, ale tam, nie wiem, dotarliśmy pewnie wy też do informacji. Magdę ta informacja zszokowała. Jest to bardzo mega ciekawa sprawa. Ja jeszcze nie dowierzam, szczerze mówiąc. Senegalska Federacja Piłki Nożnej zapłaciła szamanom, żeby swoimi eliksirami, cudownymi sztuczkami sprawili zwycięstwo ich reprezentacji podczas mundialu. Usmażyli między innymi na przykład kurczaka, ale nie po to, żeby go zjeść i dostarczyć białko swoim zawodnikom, ale po to, żeby stworzyć z tych kurczaków usmażonych maść i żeby zawodnicy mogli je potem sobie wcierać w kolana. To ma przynieść zwycięstwo? Ja nie wiem, może jest to jakiś pomysł, ale w każdym razie potem, w przypadku porażki, przynajmniej jest na kogo zrzucić winę. Nie na piłkarzy, tylko na szamana. No właśnie, jak taki szaman wygląda? O, mniej więcej tak. Panowie, jak grać z takim rywalem? Które już nie mówię, że smaruje sobie tam maści z upieczonego kurczaka, tylko z takim rywalem, który postawi nam takie właśnie warunki, jak dzisiaj Senegal. Jak najlepiej zagrać? Według kodu nawałki, czyli koncentracja, odbudowa i dokładność. Trzeba wierzyć w to, że plan na ten mecz jest nakreślony, zadania dla zawodników rozdane. Po prostu teraz oni muszą wyjść i zrealizować to, co nakreślili sobie razem w sztabie szkoleniowym poprzez te wszystkie analizy, bo przypuszczam, że to kilka dni już trwało przygotowywanie się do tego pierwszego meczu i liczę na to, że dzisiaj naprawdę zobaczymy dobry mecz. Nie wiem, 5-0 z jakąś efektowną przewrotką Cionka. Dokładnie. Tym bardziej, że jakby wybrał Cionka. Pierwsze minuty Kolumbii pokazują, że można mieć plan na mecz, który się burzy za chwilę minucie. Posypie się, nie? Dokładnie, dlatego ja może mało merytorycznie, ale tak bardziej z serca, obojętnie jak naprawdę. Zróbmy 3 punkty i będzie kupę radości. Panowie, do tej pory zdziwieni tym, co się dzieje na mundialu, tymi wszystkimi męczarniami Niemców, Brazylijczyków, Anglików i tak dalej, czy to jest wkalkulowane? Tu się nie ma czym dziwić. Wkalkulowane to jest turniej, to są mistrzostwa. Tutaj naprawdę wszyscy grają powyżej swoich możliwości, natomiast tych Niemców to są też moi faworyci, co by nie mówić. Też mi było przykro patrzeć na to, jak się zaprezentowali, ale trzeba wziąć pod uwagę to, że to jest drużyna turniejowa i oni mogą pierwszy mecz przegrać, ale z każdym następnym meczem będzie tylko lepiej. Ja w to wierzę i tam nie wierzę, że jest jakaś zmiana pokoleniowa i to spowoduje, że ci Niemcy będą mieli problemy w następnych fazach tego turnieju. Bo przypomnę, tylko w zeszłym roku wygrywają Puchar Konfederacji drugim czy trzecim garniturem, że tak się wyrażę. W tym samym momencie drugi czy trzeci garnitur wygrywa U21. Także naprawdę tam są piłkarze, tam są zawodnicy, którzy są na bardzo wysokim poziomie i wierzę, że ten turniej też jeszcze pokaże, że oni są w stanie. No chciałbym, żeby byli w finale, bo to naprawdę gdzieś mocno jestem zafascynowany tą grą Niemców.
A co nie zmienia faktu, że trochę im się tam gorąco zrobiło w Niemczech. No, zdecydowanie, już takie, są takie analizy się zaczynają, że no Niemcy nie znają takiej sytuacji, żeby mecz drugi był meczem o wszystko, a teraz rzeczywiście tak jest, bo tak się ta sytuacja w grupie ułożyła. Nie było remisu w meczu Szwecja-Korea, co by było takie dla Niemców jeszcze wygodne po tej pierwszej porażce. Ja no, nie jestem tak zdziwiony tym, że kłopoty Niemców, że kłopoty Francja miała. Turnieje ostatnie Mistrzostwa Świata nas uczą, że sypią się niespodzianki, że wysoko dochodzi na przykład Kostaryka, a z grupy potrafią nie wyjść Włosi, że mają też to do siebie, że kreują nowe gwiazdy, jakby zdejmują z piedestału te stare, no bo też nie spodziewalibyśmy się, że nie wiem, że to akurat Dawid De Gea, jeden no, z top 3 bramkarzy na świecie, może popełnić taki kuriozalny błąd w meczu z Portugalią. Nie spodziewalibyśmy się kłopotów Francji w meczu z Australią. Wydawało się, że akurat wejdą sobie łatwo w ten turniej, a tak naprawdę gdyby nie samobój efektowny swoją drogą, niezmiernie, no to też by byli niepyszni po tym pierwszym meczu. To jest turniej, tak jak Artur powiedział. Drużyny turniejowe rozkręcają się. Marcin, kto wygra mundial? No, ja też kibicowałem zawsze Niemcom. Różnie to się może układać. Liczę po cichutku na Francuzów, bo mają fajny skład, natomiast no, to, o czym wszyscy tutaj mówimy, to jest turniej i być może jakieś, to o czym w swojej książce nawet Domenek mówił, jakieś cykle się po prostu kończą i przychodzi inne pokolenie piłkarzy, już na chwilkę muszą gdzieś odpuścić sobie, w cudzysłowie oczywiście, w cudzysłowie, już mieć się... Ja powiem, się uczy, że oczywiście kibicujemy Polsce, natomiast Niemcom przyglądamy się my jako trenerzy zapewne, to, jeśli chodzi o te aspekty taktyczne, ta żelazna dyscyplina, to pod tym względem to nam jakby imponuje. Natomiast wiadomo, że kibicujemy Polakom i chcemy, żeby to Polska... A mecz Hiszpania-Portugalia z taktycznego punktu widzenia nie zaimponował? Bardzo ciekawy mecz, ale ja powiem, że się nie odniosę do tego, bo będąc na wczasach miałem utrudniony dostęp, także tylko ze skrótów, ale żałuję mocno, że nie obejrzałem tego meczu, bo był znakomity. No, oko cieszyło się na pewno, bo zastosowane dwa skrajnie różne sposoby gry. Jedni bardzo głęboko bronili, drudzy nieustannie wciąż atakowali, nie pozwalając sobie zakładać kontry. Także ci, którzy kochają oglądanie piłki, no to Hiszpanie dali fantastyczną lekcję wszystkim, i trenerom, i zawodnikom, tylko mam wrażenie, że to jest zarezerwowane tylko dla Hiszpanów. Natomiast Portugalia bardzo skutecznie się broniła, czyhając na swoje sytuacje. No i ma gościa z kosmosu. Dokładnie, które brutalnie wykorzystali. Także naprawdę w moim odczuciu piękny mecz. Dobra, jeszcze a propos, jak przy tych Hiszpanach jesteśmy, no to jak to jest, słuchajcie, zwalniają trenera dwa dni przed mundialem i kurde, drużyna wychodzi i gra jak znów. To potrzebny ten trener? Jak to jest? Futbol i statystyki mówi nam, że trener ma znikomy wpływ na drużynę. Oczywiście my z tym się nie będziemy zgadzać. Absolutnie, nieustanny i wciąż. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że to jest samogaj. To są ludzie również świadomi. To są zawodnicy z najwyższego topu i tam naprawdę po prostu nie wolno tylko tego zepsuć. Czyli właśnie, przygotowujemy, a później niech se grają, nie przeszkadzamy. Mądry trener, jak to mówię, nie przeszkadza, tak? No są te teorie. Nie wiem, czy w tym przypadku tak jest. Ja się ciągle zastanawiam nad tą sferą psychologiczną, jak takich ludzi motywować do tego, żeby oni po całym sezonie, niektórzy po 80 meczach w roku, czy tam po 70, Marcin, wyszli. Nie wierzę, że trzeba motywować kogokolwiek na taką imprezę jak Mistrzostwa Absolutnie, Świata. Tylko jakby sam fakt grania tak naprawdę do samego końca turnieju, bo mam wrażenie, że to jest dla nich zarezerwowane. W moim odczuciu, z punktu widzenia mentalności, to nie jest proste. I zastanawiam się, czy ci trenerzy bardziej w tym obszarze oddziaływują na zespół dokładnie, niż tylko ten stricte taktyczny, techniczny i tak dalej, i strategiczny gry. Panowie, nieuchronnie zbliżamy się do wpół do meczu Polaków. No to na koniec, Artur Derbin, ile dzisiaj będzie Polska-Senegal? Jakoś nigdy nie obstawiałem, jakoś nigdy tam nie jest, byłem strzelaj. W stanie strzelać. No cóż, no Senegal, ktoś mi powiedział, że na pewno strzeli bramkę, no to my musimy strzelić dwie przynajmniej. 2-1. To będzie 2-1 dla Polski. Marcin Bryńszewski. Sprzątnął mi wynik, też miał być 2-1, będzie 3-1. Marcin Dobosz. Ja byłem długo sceptyczny, taki miałem przeczucie, że będzie 1-1, ale tak z biegiem, im bliżej meczu, tym bardziej to serce dochodzi do głosu i te gola Senegalu zabieram dla nas i 2-0. Magda, ile będzie? Ja też obstawiam 2-1, ale dodatkowo, oczywiście dla naszej reprezentacji, ale dodatkowo chciałabym tutaj Państwa przestrzec i zwrócić uwagę na to, żeby przez te wszystkie emocje nie wrzucić przypadkiem telewizora przez okno. No bo było szkoda. Ja mówię, że będzie 3-2.
Słuchajcie, to zrzućcie jeszcze okiem na jedną rzecz, którą przygotowaliśmy tak przy okazji, że która potwierdza, że wyobraźnia ludzi nie zna granic. O, a my się za chwilę pożegnamy. Ja to nigdy nie mogę wyjść z podziwu, jak fantazja internautów nie zna granic. To są po prostu niesamowite rzeczy zawsze. No właśnie. Słuchajcie, no to co? Dziękujemy naszym gościom za wizytę, dziękujemy wam, że byliście z nami i do boju Polsko. A nas oglądajcie w kolejnym studiu przed meczem z Kolumbią w niedzielę, niebawem na naszym fanpage'u informacje szczegółowe. Do zobaczenia i dawaj Polska 2018! Dawaju, dawaju!